Już od dawna, w zasadzie od początku pandemii, mówimy o pracy zdalnej, o tym, jak pracować z domu, ale są osoby, dla których taka praca ma zupełnie inny walor, inne znaczenie. To są osoby niepełnosprawne i o tym aspekcie porozmawiamy z panią Joanną Olszewską, prezesem zarządu BPO Network. Dzień dobry, widzimy się, słyszymy. Dzień dobry państwu. I właśnie od tego, o czym Tomek wspomniał, zacznijmy. No właśnie, pandemia koronawirusa spowodowała to, że większość z nas przeniosła się na tą pracę zdalną. Wiele z nas też zrozumiało i poznało jej walory, nie tylko pracownicy, ale pracodawcy. A ten boom na tą pracę zdalną to była chyba też ogromna szansa dla osób właśnie niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością zdalnie pracują bardzo długo. Ja prowadzę biuro już 9 lat. I moją specjalizacją jest właśnie praca i praca dla i z osobami z niepełnosprawnością pracujący zdalnie. Ogromna szansa i możliwości są związane z tym, że te osoby w dobie internetu, w dobie komputeryzacji mogą pracować, kształcą się we wszystkich kierunkach możliwych i są do dyspozycji pracodawcy. Ale czy to jednak, zależy jak to rozpatrywać, czy to nie jest pewien problem, bo osoby mające pewne ograniczenia ruchowe jakby próbują wyjść do tego świata, próbują mimo swoich ograniczeń kontaktować się z ludźmi, podróżować do pracy i z pracy. Teraz tych kontaktów są trochę, przynajmniej takich interpersonalnych, bezpośrednich są pozbawione. Tak, ale to jest nic nowego. One miały taki problem zawsze, szczególnie osoby mieszkające z dala od dużych ośrodków miejskich, mających problem z poruszaniem się, bo na wózku albo z białą laską. Więc te osoby dzisiaj i wczoraj też miały kłopot ze znalezieniem pracy i z dotarciem do tej pracy. Dzisiaj jest to tyle łatwiej, że pracodawca widzi, że można pracować zdalnie, że osoby z niepełnosprawnością, przede wszystkim ruchowo, mieszkające w małych miejscowościach, mogą dla niego pracować zdalnie. Są dobrze wykształcone, znają języki. My szukamy takich pracodawców właśnie. Pani Joanno, czy dzisiaj wciąż panuje takie przeświadczenie, przez które pracodawcy niezbyt chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne? A jeśli tak, to z czego to wynika? Dla pracodawcy, tak jak wspomniałam, pracownik niepełnosprawny kojarzy się przede wszystkim z tym, że jest na wózku, jest niewidomy, niesłyszący. Dla nas taki pracownik pracujący w domu nie ma takich ograniczeń. On jest do dyspozycji całym sobą, pracuje w swoim środowisku, jest wykształcony, ma dostęp do internetu, może być analitykiem internetowym, ale też może być specjalistą do sprzedaży, marketingu, szeroko pojętego IT. Powiedzmy też trochę o korzyściach pracodawcy, który zatrudnia właśnie osoby niepełnosprawne. No przede wszystkim to, że może mieć dofinansowania do wynagrodzenia, może mieć dofinansowania do przygotowania miejsca pracy, może mieć zmniejszoną ulgę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale ja przede wszystkim podkreślam to, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wzmacnia taki wizerunek społeczny tego pracodawcy, wzmacnia wizerunek pracodawcy. Wpisuje się w tą politykę odpowiedzialności społecznej. Po prostu robimy dobrze. Robimy dobrze pracownikowi, który spotkał się z chorobą, spotkał się z niepełnosprawnością. Jest mu trudniej niż osobom pełnosprawnym. No właśnie, mówi pani o takich rzeczach różnych, które są dodatkowe, oczywiście bardzo ważne, ale ten podstawowy argument powinien być taki, że no to mamy rzeczywiście świetnego pracownika. Jak wielu pracodawców ma takie podejście, że no wprawdzie tutaj wszyscy pracujemy w biurze, ale tu mamy pracownika, który no, z racji swojej niepełnosprawności zostaje w domu, ale jest z nami w ekipie i pracuje też z nami. Jak wielu pracodawców wdraża ten sposób pracy w firmie? Pracodawcy coraz częściej sięgają po osoby z niepełnosprawnością, pomimo że bardzo trudno jest zrozumieć to, że jest to pełnosprawny pracownik, jest dobrze wykształcony, znający język, znający zasoby internetu i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli trzeba wykonać zlecenie, które można wykonać zdalnie.
Mam takie wrażenie, że gdy kilka miesięcy temu świat zwolnił, a nawet chyba można powiedzieć, to na chwilę się zatrzymał, to nagle każdy z nas zdał sobie sprawę z pewnych ograniczeń, które zostały wprowadzone. I może to jest świetny czas na to, aby pochylić się właśnie nad tymi, którzy z tymi ograniczeniami muszą mierzyć się każdego dnia. To prawda, rzeczywiście moment, kiedy świat się zatrzymał, tak jak pani powiedziała, tam okres pandemii spowodował, że pracodawcy, menadżerowie zrozumieli, że można pracować zdalnie, że można pracować przez komputer, że można wziąć telefon, zadzwonić i to jest ogromna szansa dla niepełnosprawnych. Rzeczywiście otrzymuję coraz więcej telefonów od pracodawców, od menadżerów, z którymi wcześniej rozmawiałam, a którzy jeszcze nie byli gotowi na to. To mówimy o pracy, o wykorzystaniu swoich zdolności, umiejętności i wykształcenia. I właśnie o to wykształcenie zapytam, jak w takim razie wygląda to z uczelniami? Jak osoby niepełnosprawne dają sobie radę ze zdobywaniem kwalifikacji? Dzisiaj wiele uczelni pracuje zdalnie, kształci zdalnie. Moi pracownicy w tym okresie, mam ich kilkanaście takich osób, które w ostatnim okresie zdawały i broniły pracę magisterską. Można studiować, można kształcić się zdalnie i pracownicy to wykorzystują. I właśnie o tej pracy zdalnej jeszcze powiedzmy kilka słów. Czy uważa pani, że właśnie po tej chwili zatrzymania się, kiedy zwolniliśmy, kiedy zaczęliśmy pracować zdalnie, ta praca zdalna, praca poza często, tak jak w naszym przypadku, czy redakcją, czy biurem, będzie się rozwijała i będzie coraz częściej praktykowana przez pracodawców? No mam nadzieję oczywiście i oczywiście jestem też pewna, że pracownicy z niepełnosprawnością wykorzystają ten moment i będą pełnosprawnymi pracownikami dla każdego z pracodawców, którzy zechcą zatrudnić. A to dodajmy, że w naszej branży też praca zdalna jak najbardziej się sprawdza. My wprawdzie ze studia, ale wiele naszych programów Telewizji Republika też z takich trochę zaimprowizowanych, domowych studiów też jest prowadzona. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za podkreślenie tego aspektu i tej wagi, jaką jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, które no, mają coraz łatwiej, bo skoro wszyscy się przestawiliśmy na pracę zdalną, to jest taki naturalny sposób dokładnie pracy. I chyba też warto o tym wspomnieć, że praca dla każdej niepełnosprawnej osoby to chyba świetny moment i świetna szansa na pewną odskocznię, a także samodzielność i niezależność. Pani Joanna Olszewska była naszym gościem po raz chyba pierwszy w telewizji. Pani Joanno. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W normalnych warunkach zaprosiliśmy do studia. Oczywiście też zapraszamy do zobaczenia i do usłyszenia. A za chwilę kolejna nasza rozmowa. Waldek Krysiak, autor bloga Gej Przeciwko Światu, będzie naszym gościem też na łączach skype'owych.